Violetta Zaremska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Krakowska Medyczna Szkoła Policealna imienia Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie otrzymała komputery, które mają posłużyć uczniom do nauki zdalnej. Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego przekazała 41 laptopów. Zostały one zakupione w ramach pakietu edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym mogę w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego przekazać sprzęt komputerowy, dokładnie 41 laptopów, na rzecz Krakowskiej Medycznej Szkoły Policjalnej w Krakowie. Środki, dzięki którym został zakupiony sprzęt, pochodzą z pakietu edukacyjnego, który został przygotowany w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Zarząd postanowił rozdysponować dla szkół, które kształcą zawodowo, kwotę blisko 4 milionów złotych, tak aby te szkoły miały możliwość zakupu niezbędnego sprzętu oprogramowania czy dostępu do internetu. Szkoła, w której dzisiaj się znajduje, pozyskała środki w wysokości ponad 120 tysięcy złotych. Za te środki zostały zakupione laptopy. Na pewno ten sprzęt będzie bardzo dobrze wykorzystany przez uczniów tej szkoły. I nie tylko w trakcie pandemii, nauczania zdalnego czy też hybrydowego, ale również w momencie nauki praktycznego zawodu i też w trakcie egzaminów. Sposób wykorzystania zakupionych laptopów będzie różnorodny. W pierwszej kolejności, czyli obecnie, będzie on służył zarówno nauczycielom, jak i uczniom do nauczania zdalnego. Natomiast jeżeli będzie sytuacja taka, jak była przed koronawirusem, postaramy się, aby ten sprzęt był wykorzystywany w kształceniu zawodowym, a zatem będą to prowadzone zajęcia w szkolnych pracowniach. Zajęcia będą prowadzone ze wszystkich czterech kierunków, które są dostępne w szkole, m.in. technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny oraz technik elektroradiolog. Zgodnie z nowymi podstawami programowymi uczniowie mają być kształceni w obsłudze technologii informacyjnych stosowanych w danym zawodzie. Szkoła posiada też specjalistyczne oprogramowanie, które zostanie wykorzystane w tych laptopach i w nauczaniu młodzieży. Nowy sprzęt pomoże również uczniom przy zdawaniu egzaminów zawodowych online, które mają zostać wprowadzone w czerwcu 2021 roku. Instytucje kultury w związku z sytuacją, jaką obecnie mamy na całym świecie, musiały przenieść się do internetu i tam pokazywać swoje wystawy, projekty i wszystko to, co przygotowali dla publiczności. Krakowska Krikoteka funkcjonuje tak jak przed pandemią, jednak w zmienionej formie. Staramy się jakby być jeszcze obecni w rzeczywistości i prowadzić takie realne działania na tyle, na ile nam oczywiście pozwolą okoliczności zewnętrzne, ale część programów prowadzimy online. Takim przykładem są na przykład Polifonie Dzieciom, czyli koncerty eksperymentalne dla dzieci, które działy się na przełomie sierpnia, września i października, a które są dostępne na naszej stronie. Oprócz tego znajdziemy tam również podcasty poświęcone wystawie Tadeusz Kantor Widma, które przenoszą nas do nieco mrocznego świata w otoczeniu ponad 200 obiektów teatralnych. Ale to nadal nie wszystko, czym obecnie zajmuje się Krikoteka. Jesienna to jest nasz jakby jeden ze sztandarowych projektów obecnie, ponieważ jest to miejsce ściśle związane z Tadeuszem Kantorem. To są wiadomości na temat w ogóle pracowni Tadeusza Kantora i tego miejsca, w którym spędził ostatnie 4 lata życia. Miejsce, które jest związane również z ogromną spuścizną twórczości z ostatnich 4 lat. To jest ogromny materiał i ten materiał to jest to, czym chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby stale nas odwiedzali, byli obecni nawet online. Kolejnym takim przykładem, który jest trochę działaniem hybrydowym, to Laboratorium Kostiumu. Jest to projekt edukacyjny, międzypokoleniowy. I w ramach tego projektu przygotowaliśmy pakiety, tak zwane warsztaty na wynos. Są to pakiety przygotowane przez pedagogzki teatru, ilustratorki. Też jakby zaangażowaliśmy do współpracy artystów właściwie z całej Polski. Można przyjść do nas do Krikoteki, do kasy, taki warsztat sobie odebrać i wspólnie w domu, całą rodziną spróbować coś twórczo podziałać. Więc póki to możliwe, wybierzmy się do krakowskiej Krikoteki lub skorzystajmy z bogatej oferty ich kultury w sieci. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.